Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Kingdom Come Deliverance. Poprzednim razem przeprowadziliśmy nieudane negocjacje w obozie bandytów, co doprowadziło do mojej niechybnej śmierci. Dzisiaj rozpoczynamy od miejsca, w którym ja rozpoznałem już sytuację w obozie bandytów i wróciliśmy do kapitana Bernarda, aby mu o tym zameldować. W takim razie od tego właśnie dzisiaj zaczynamy. God be with you. I found that encampment. Ah, I'm glad to hear it. Is it far? Not really. How many men did you see? Tym razem dokładniej przeliczyłem wszystkich bandytów w obozie i szczerze powiedziawszy, około 15 wydaje się rozsądniejszą odpowiedzią, bo mnie udało się naliczyć 13. About 15. Shit. That won't be easy. Oh well, nothing to be done. Wulfen of Camburg must hang from the ramparts in Rattai. Sounds good to me, Captain. Don't get too cocky. The skirmishes in the woods can get tricky. Who knows what the bastard has up his sleeve. Anyway, I'll round up the men and you can lead us to this camp of theirs. Of course. Ready when you are. Gra automatycznie przeniosła nas pod sam obóz bandytów, w takim razie nie będziemy musieli jechać konno. No, bardzo ciekawe. 2, 4, 6, 8, nas jest 10. A ich mamy 2, 4, 6, 8, 10. 11, tam z tyłu chyba jeszcze jeden, 12. For your crimes against Sir Maloda of Aleshna, Sir Hanush of Leiper, you have been declared a reprobate and an outlaw. Will you willingly lay down your arms and accept your just punishment at the hands of Sir Hanush? Or do you intend to offer resistance? That's a difficult choice, cousin. What do you say, man? Am I to take it you intend to resist? I didn't want to, but these men here talked me into it. We're wasting our time, Captain. This brute here hasn't the honor of a common footpad. These murdering swine slayed Vitus and Cyril. I think it's time they paid for it. What do you say, men? Damn right! Ale naszym celem jest zabić szefa. To tak postarajmy się zrobić. Dobra. Long live Captain Bernard! Zmiatać! Szmaciarze! No dobra, zobaczmy, co Szefuncio miał przy sobie. Buty pielgrzyma, warte kupę kasy. Bierzemy. Jemu się już nie przydadzą. Okej, przeubica, Kirys jeźdźca. Ja myślę, że to wszystko weźmiemy, a potem będziemy patrzeć, co tak naprawdę przyda się konkretnie nam, a co pójdzie do Żyda. Ale to wszystko jest warte kupę siana, a z racji tego, że myśmy się już dosyć mocno odciążyli, to wydaje się, że możemy brać jak leci. Serek weźmiemy, suszone mięso, kiełbaska, jak zwykle, oczywiście dziękuję. No i to by byłoby chyba tyle. No i zostałeś tutaj w polu Wulflinie. I na co ci to było? Jeden z naszych zginął, czy może dwóch?
jedzenie weźmiemy. Pieniądze jemu się już nie przyda. Salami. Wytrych miał przy sobie strażnik, a ciekawe, po co mu taki wytrych? Wiem, że jestem być może hieną cmentarną. No ale czemu ma się zmarnować? Proszę, dekorowany kielich. Pieniążki. Odwar z nagietków. To jest wszystko? To nie są tanie rzeczy, proszę pana. Szlachecka kolczuga. Ja jestem już w tym momencie mocno przeciążony, ale liczę na to, że mój konik to wszystko uniesie. Które załupienie naszych mogę dostać minusy do tego, jak mnie postrzegają. No, pytanie, czy ktoś to jest w stanie tutaj zobaczyć. Liczę na to, że nie. Ale oni tutaj mają naprawdę całkiem solidny sprzęt. No, bierzemy to jak leci. Głupio tak trochę ich, kurde, praktycznie do naga rozbierać. Ale... no, z drugiej strony, szkoda by zostawiać. I teraz brakuje trochę tego muła, nie? Byłoby lepiej, gdybyśmy mieli... Nasi strażnicy zdecydowanie mają więcej ciekawych rzeczy. Z tym, że... też ciekawostka taka, że dosyć sporo ich tutaj wyginęło. Podejrzewam, że no, gdybyśmy stracili przewagę, albo być może gdyby zginęli wszyscy, to zadanie pewnie byłoby niewykonane. Dobra, jedzenia chyba więcej nie biorę, bo i tak nie jestem w stanie tego przejeść. Co tutaj z drogich rzeczy? Bierzemy. Tu już patrzyłem chyba. No jest trochę takich, kurde, tylko te podniszczone rzeczy to myślę, że nie będę brał, bo to i tak nie dostaniemy za to żadnych konkretnych pieniędzy. I bandyta. Kurde, no ładne, ładne kwoty się tutaj przewracają. To wezmę, bo mimo że zniszczone, to warte kupę siana. Okej, okay, no i teraz pytanie zasadniczo proste. Ile ja z tego będę w stanie wrzucić na konia? Buty pielgrzyma. W sumie, kurde, mogłem patrzeć. Tak, ja sobie to cofnę i popatrzymy sobie przy okazji, czy przypadkiem któryś z tych przedmiotów nie jest lepszy pod jakimś względem od tego, co już w tym momencie mamy. No dobra, to nie. To również. No, ciekaw jestem bardzo, ile wyciągniemy z tego pieniędzy. Dobra, to jest wszystko gorsze, gorsze. No i jak widzicie, te statystyki, które się tutaj przewalają teraz w momencie, kiedy przeglądamy sobie te przedmioty, to jest wszystko albo gorsze, albo takie samo, jakie w tym momencie już używamy. I koń nie uniesie więcej. No to jestem w dupie z tym wszystkim, powiem szczerze, bo przy takim układzie chyba nie będę w stanie wsiąść na konia. Okej, przy ubice mamy tutaj lepszą. To sobie założymy. No ale nie jestem w stanie już nic założyć na konia, a to będzie no duży problem. Co waży najwięcej? Oj, kolczuga, 21 aż. Kurde, no ale żal wyrzucać. Ale jestem tak przeciążony, że nie jestem w stanie już nawet biegać. Zerkniemy jeszcze oczywiście na obóz, bo być może jest tutaj jakaś skrzynka do otwarcia. Jak najbardziej.
No szybko uciekali. Szef upadł i reszta się rozpierzchła. Nawet nie trzeba jej otwierać, bo jest otwarta na szyjnik za 1000 groszy. Kurde, kolejna kolczuga. A powiem wam, że bardzo fajne łupy. Tylko jak my to teraz dostarczymy? Do kogokolwiek, kto jest w stanie nam zapłacić jakieś sensowne pieniądze. Przepraszam, mam porozmawiać z Bernardem, który już w tym momencie się oddala. My jesteśmy tutaj, oni wracają chyba powoli już w tym momencie do ratajów. Pisaliście, że w młynie można sprzedawać. Faktycznie jest to dobry pomysł, żeby sprzedawać kradzione fanty w młynie. W sumie najlepszy. Najbliższy młyn mamy tutaj. No właśnie, teraz pytanie, czy jest sens w ogóle tutaj ścigać kapitana Bernarda w tym momencie, bo my mamy tyle dziadostwa przy sobie, że chyba najlepiej byłoby ruszyć w stronę ratajów. No tak, tylko pieszo, no w tym tempie będziemy szli i szli bez końca, to w ogóle nie biorę nawet tego pod uwagę. A za tym idzie chyba trzeba będzie wyrzucać, no bo co innego zrobimy. Co mamy takiego, nad czym moglibyśmy się pochylić, ewentualnie, aby się odciążyć. Dobra, książki możemy powyrzucać. No tak, tylko to jest wszystko kropla w morzu potrzeb, nie? Wiecie, przepraszam, a choroba jeszcze mnie męczy. Leczę się naturalnymi eliksirami, ale nic z tego. Książki mogę wyrzucać, ale to jest, tak jak mówiłem, nic, bo 226 w tym momencie udźwig konika, a ja potrzebuję wsadzić 100. No to jest totalnie, kurde, niewykonalne. Musiałbym zejść do 126 z dociążeniem. Znaczy, no, może nie aż tyle, ale musielibyśmy zejść znacznie, żeby móc choćby wskoczyć na konia. No to jest kluczowe w tym momencie, żeby móc wskoczyć na konia. Masakra. No nie wsiądę, nie ma szans. I co teraz? Kurde, no przecież żal. Straszny żal będzie to wszystko wyrzucać. Jelenia skóra. No ale chyba trzeba będzie. To może tak, zacznijmy od wyrzucania jakichś takich najtańszych rzeczy. O, tak, mamy kaszę zepsutą, mamy bułki, to wszystko możemy wyrzucić. Dobra, to jest 0. To wyrzucamy, to zjadamy. Grzybki zjemy. Jestem trochę głodny, więc trzeba to pozjadać. 2,4, proszę, kiełbasa, miodówka, o proszę, ja mam 5 miodówek, wywalamy. Czy ja tego w ogóle nie piję? Przy okazji zrobimy sobie mega porządek w ekwipunku, to też zawsze plus. Słone mięso. Dobra, to wywalamy. Może tak, wszystko co generalnie zepsute możemy wywalić z automatu, ale chyba już wszystko wyrzuciłem, co mogłem. Salami, no kurde, no tego jedzenia to też nie wiem, czy tyle wyrzucać, ale też to nie jest jakieś specjalnie ciężkie, nie? Dobra, to możemy dawać na konika. Pewnie te eliksiry wszystkie, które ja noszę przy sobie.
Czy tego może nie dać na konika? Dobra, jedzenie. No i dobra, koń już jest przeciążony, więc teraz już tylko wywalamy. Gorzała, wywalamy. Książki, wywalamy. Gacie, kielich, wywalamy. Dobra, tego nie mam przeczytanego, to nie wywalam. Dobra, buty jeździeckie niekoniecznie. Dobra, to mam założone w tym momencie. Więc na konika niestety już nic nie wrzucę. O kurde, ale ból dupska, no. No przecież nie będę wyrzucał takich rzeczy, no najcięższe jest to, bo to jest po 21. Dwie bułki powywalałem i myślę, że kurde, wskoczę na konia, no nie ma szans. No nie ma szans, niestety. No dobra, to trudno. Wywalamy. Wywalamy najcięższe przedmioty. To jest najbardziej podniszczone. Okej. No dobra, kosztem jednej zbroi myślę, że u kupca będzie to w granicach może nawet 500 groszy, więc no na pewno gra warta świeczki, więc nie dziwicie się, że dupsko mnie boli, że tracę takie pieniądze. No ale nic innego tutaj byśmy z tym nie zrobili, więc też nie ma sensu dłużej się nad tym zastanawiać. Jedziemy tą ścieżką i spróbujemy złapać kapitana Bernarda, bo oni są już w połowie drogi do obozu. Zagadamy, żeby dowiedzieć się, co dalej. Idzie ekipa. Victory is ours, Captain. Praise the Lord. My men are no easy pickings. And you and Sir Hans helped us a lot. What now? We'll break camp and head back to the castle. You ought to go on ahead and report to Sir Hans. Yes, Captain. Jak najbardziej. Kierunek Rataje jest mi bardzo po drodze. Bo musimy odsprzedać całe to dziadostwo, które żeśmy zawinęli. Dopiero co się odciążaliśmy i już znowu jesteśmy przeciążeni. A właśnie, a propos. Z racji tego, że wspominałem, że trzeba się koniecznie naprawiać, jak tylko będziemy uczestniczyli w walce. Więc zobaczmy, jak to wygląda. No, jakoś specjalnie mocno nie zostałem zniszczony. Ale zawsze warto przeprowadzić ten proces, no, żeby potem się nie zastanawiać, czy będziemy musieli dużo zapłacić za naprawę, czy niekoniecznie. Dobra, i był jeszcze zestaw szewca. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, zestaw szewca niepotrzebny. Nic tam się nie zepsuło, jeżeli chodzi o szewca. Czyli generalnie buty. Dobra, a tu możemy śmiało naprawiać, jak leci. No i dobra, i tutaj mamy graty, które pójdą na sprzedaż. Teraz pytanie, czy warto je naprawiać?
Oczywiście ich wartość wzrośnie w momencie, kiedy będą naprawione, natomiast one są... No, dosyć dużo by chyba trzeba było tutaj włożyć, żeby to naprawić. Zobaczmy, jakby to wyglądało. No może te najdroższe naprawimy. Okej, okay. Dobra, naprawię wszystko. Tego już nie jestem w stanie. I kowala jeszcze. Okej. Okay. No i elegancko. Dobra, konik więcej nie uniesie. Mam więcej tych zestawów płatneckich, dlatego zdecydowałem się naprawić te wszystkie łupy, które były do naprawienia, a które planuję sprzedać. No, tylko w zasadzie z tego powodu, bo oczywiście warto je kitrać, bo tak jak mówiłem, lepiej jest się naprawić we własnym zakresie po kilku pojedynkach, bądź nawet po każdym pojedynku. Wtedy po pierwsze nie tracimy pieniędzy, a po drugie zyskujemy umiejętności, a to zawsze działa na plus. Bo takich sytuacji, kiedy sprzęt zniszczył się całkowicie, to mieliśmy już mnóstwo i dobrze wiemy, ile to potrafi kosztować. Widziałem na mapce wcześniej, że mamy nowe zadanie w Neuhof. To mamy w zasadzie po drodze stadninę i możemy sobie tam zajrzeć. Generalnie na teraz chciałbym ruszyć mocniej z zadaniami fabularnymi, z głównej linii fabularnej, dlatego że od dłuższego czasu robimy już zadania poboczne, ale żeby móc to zrobić, to przede wszystkim musimy się do tego przygotować. Zdecydowanie priorytetem na teraz jest odciążenie się, a gdy już się odciążymy, no to ogólnie trzeba się ogarnąć, wykąpać. Jedzenia myślę, że mamy sporo, więc większość i tak pewnie wyrzucimy. Ale zdecydowanie zanim ruszymy na równą spotkać tajemniczego niemieckiego rycerza, to wszystkie te przygotowania musimy poczynić, bo uważam, że jest to niezbędne. Dzień dobry, Zdenka. Do you need a hand with anything around here? I certainly do. After what happened, I don't know where to begin. Throw out everything that's burnt, hire new stable boys. But why bother? There's just no point anymore. Especially since no one will buy from me. Our best customer was Sir Divish of Talmberg. He paid handsomely for our horses. But now my husband is... Now he's been murdered. His lordship has stopped buying. Although we still breed excellent steeds. Then why would he stop buying from you? I don't know, really. But maybe you could find out? Take our dabbled grey and show him to his lordship. He's a fine steed. A bit of a devil, but fast as the wind. That ought to convince Sir Divish. Why me? Why not go yourself or send a stable boy? I need all my stable boys here, and besides, you've got his lordship's ear, so I'm sure I can trust you. No, a ja nie wiem, czy ona może mi ufać. Ja bym sobie tego konia zabrał chyba. Chcesz się ścigać? All right, I'll go and ask Sir Divish. Maybe I can find out what's going on. That would be very kind of you, lad. Please send him my respectful greetings. No dobra, mamy osiodłać siwko od Zdenki, zabrać go do Talmberga, to jest totalnie w innym kierunku, więc my na razie sobie to odpuścimy, to zadanie w sensie. Wracamy do ratajów, ogarniamy to, co mamy do ogarnięcia i... A co to jest?
Co to ja mam do zapłacenia? Mam w ratajach coś? A to skąd to? A ja nie kojarzę, żebym ja tutaj coś miał, jakieś zaległości z prawem, z wymiarem sprawiedliwości w ratajach. Ja tu chyba nie mam żadnych zaszłości w tym momencie. Co oni mi tutaj wskazują? Cholera wie, kurde. Skąd to się tam wzięło? Nie będę się wykłócał. Dobrze, ruszajmy. Bo dużo zadań przed nami. Na wjeździe oczywiście oddamy zadanie. No i trzeba będzie zająć się sprzedażą. Część łupów jest kradziona, więc też nie przyjmą nam tak od ręki, a jeżeli przyjmą, to nie zapłacą pełnej kwoty, więc wycieczka do młyna Teresy wydaje się być punktem obowiązkowym. Tak też zrobimy. Jak już będziemy jechali na równą do tego tajemniczego niemieckiego rycerza, to ogarniemy ten temat z tym koniem, bo to będzie wtedy względnie po drodze. Weźmiemy tego siwka i zawieziemy do Talmberka. Tak sobie teraz myślę, że mamy już potwierdzone, że w Kingdom Come Deliverance 2 mapa będzie około 25% większa od jedynki. Ta mapa moim zdaniem jest bardzo kompaktowa. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem ogromnych, pustych światów rodem z Assassin's Creed. Wolę światy mniejsze jak w Kingdom Come czy w Mafia. No właśnie, kurde, skąd te długi tu się pojawiły? No ale kończąc myśl, wolę światy mniejsze, kompaktowe, ale napchane zawartością niż wielkie, puste. Ale tutaj i tak, mimo że ten świat nie jest jakiś specjalnie duży w porównaniu z innymi produkcjami na rynku, tak i tak on jest dosyć duży. W sensie takim, że mamy takie poczucie, że ten świat, przemierzając go, potrzebujemy jakiś czas, aby dotrzeć z punktu A do punktu B, nawet konno. Co za tym idzie, na samą myśl o tym, że w dwójce będzie jeszcze większy świat, no zapowiada się to wszystko wyśmienicie. Tutaj na tej arenie mamy jeszcze tego czarnego Łukasza czy czarnego Piotra, z nim też musimy zagadać. Dobra, pan Hanusz jest albo tutaj, okej. Tu nie mogę, czyli raczej wyżej. I turniej się skończył. The Lord be praised. What brings you to me? I have news from the camp, Sir Hanush. Speak. Unfortunately, we couldn't avoid a skirmish. Where's Hans? I hope he's not. There's no need to worry, my lord. Lord Capon's alive and well. Lord Capon is busy celebrating. So you succeeded. Wolfen is dead, and his men routed. Captain Bernard and the others are hunting them down in the woods right now. By God, that's excellent news. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. But I think you deserve to be rewarded for your efforts. Thank you, sir. Take care now. No proszę. Dał nam jakąś zacną zbroję. Pan Hanusz, jak widać, ma gest. Zobaczmy, co to jest. No ładnie. Ładnie, ładnie bym powiedział.
48 na 52 i 38 na 43. No bardzo dziękuję w takim razie. To będziemy mogli sprzedać. Nie widać. Nie widać tego niestety ładnie, bo jesteśmy zasłonięci. Czym to my jesteśmy zasłonięci? Tym. No to w sumie nie musimy tego mieć założonego. O kurde. Bo generalnie i tak statów nam to nie zmienia w żaden sposób na plus. Samo jak i ten pikowany czepiec. Ale jeszcze to sprawdzę. Chociaż nie, no zmienia. No dobra, to zakładam. No, ciągle mnie zastanawia, skąd te długi nam tutaj narosły. I z kim o tym moglibyśmy pogadać? No ale może zanim to, to ruszajmy, bo kupcy za chwilę się pozamykają i ruszą w te pędy do karczmy chlać jak co wieczór. Więc nie mamy dużo czasu. Zadanie oddane. Więc ruszajmy. Yeah. Pierwszy przystanek krawiec, bo on zamyka najwcześniej i otwiera najpóźniej dziad jeden. No, na szczęście jeszcze otwarte. Jesus Christ be praised. Good luck to you. No dobrze. I teraz tak, wszystko musiałbym, kurde, nie wziąłem, wszystko musiałbym wziąć z konia, żeby wiedzieć, co sprzedajemy. No to bierzemy. Te kumańskie graty też możemy spokojnie już zabrać. No tak, tylko że ja wziąłem chyba teraz to, które być może będzie mi potrzebne do zadania, więc też muszę uważać, żeby tego nie sprzedać. Dobra, to już zostaje. Mnóstwo tego jest. Przebranie za kumana. Okej, to wyrzucimy na konika. Na w razie czego. Nie wiem, czy tutaj jeszcze był... Było na głowę coś? Humańska maska. Okej, dobra, to jest ta z tymi rogami. Kurde, jak to wygląda. I te pióra z tyłu. Dobra, to też wrzucam na konia, na w razie czego. A resztę będziemy handlować. Panie kolego, ja tutaj mam pełno fajnych rzeczy. Ile ty masz? 4800. No to sprzedajemy. No, stówka, 150. Koszula pani Szczepanki, absolutnie nie. To zostaje. Maszynik 268 nam daje. To niedużo. Kurde, no ja wiem, że to jest tak, że prawdopodobnie takiego dedykowanego kupca bylibyśmy w stanie wyciągnąć więcej pieniędzy. Ale mnie też do końca nie chce się aż tak biegać do kupca. Więc lecimy. Nie ma póki co informacji, że to jest kradzione, więc może oni też do końca się tutaj nie szczaili. Teoretycznie mogłoby tak być. No, w końcu kradliśmy to bardzo daleko stąd. Dobra, 4300 już.
to totalnie zniszczone i gównowarte. No dobra, ze zbroi to wszystko. Została koszula pani Szczepanki i ona oczywiście zostaje. Dobra, broni on nie chce. No okej, czyli w zasadzie udało nam się elegancko zmieścić w zakresie jego majątku. Pytanie, czy mógłbym się tutaj z nim potargować powyżej te 4800. All right, so. No, spokojnie możemy, nawet do 6200, jak widzicie. A nie, ja mogę do 6200, ale zwróćcie uwagę, kupiec nie ma dość pieniędzy, czyli te 4800 to jest jego górna granica. Finally, a reasonable sum. No i się zgodził, nawet bez gadania. No dobrze, a to by oznaczało, że się elegancko odciążyliśmy. Jeszcze się coś z broni, ale nie, broni ja nie brałem od nich, nie? Więc elegancko się odciążyliśmy i w zasadzie możemy jechać do Pirkinsztanu, bo zbliża się noc, więc się przekimamy. Tak się zastanawiam, czy u dowolnego strażnika będę mógł pogadać o tych pieniądzach, które mamy do zapłacenia? No nie mają jakiegoś wielkiego problemu z nami, więc nie wiem. No dobra. Zerknijmy jeszcze, jak wygląda stan. No tak, naprawiłem generalnie wszystko. No elegancko wygląda. Nic nie trzeba naprawiać. Nawet nie musimy jechać do młyna, żeby sprzedawać kradzione fanty. No totalnie nie ma takiej potrzeby. A co za tym idzie, możemy spokojnie się przekimać, rano zjeść, na szybciora się obmyć i ruszać dalej, wykonujące zadanie główne, zgodnie z tym, co mówiłem. Okej, okay, czy my mamy w tym momencie książkę? Jedną jeszcze mieliśmy do czytania. Więc poczytajmy. Aha, bo to jest ta jedna książka, co... Ona jest chyba zgliczowana, bo nie jesteśmy w stanie jej przeczytać, mimo że gra mówi nam, że ona jest na 5 poziomie. No, a my... W tym momencie czytanie mamy na 9. No dobra. Nie da się czytać. To trudno. W takim razie idziemy w kimono i będziemy ruszali z samego rana, bo generalnie nie jesteśmy od niczego uzależnieni w tym momencie. Jedzenie mamy, co się nie zesra, to się nie zesra, więc zjemy, resztę wywalimy i będziemy gotowi, aby ruszać. Bardzo fajne zadanie. W sensie z tym obozem w lesie. I też ciekawe jest to, że w momencie, kiedy padł przywódca, to reszta uciekła. Można by walczyć z jakimiś tam pionkami po kolei. No i wtedy, czym dłużej się walczy, tym większa szansa, że i my się uszkodzimy i wręcz może nawet porażki. Więc zawsze najlepiej skupiać się na szefie. A. Pogoda. Pogoda nie sprzyja, coś mi się wydaje. Dobrze, zobaczmy, co tutaj moglibyśmy zjeść. W pierwszej kolejności salami. Boczuś. Chlebek i elegancko. O panie, nie, to tak, taką pogodę jechać, no nie wiem, zostaję i poczekam, aż przestanie padać,
i wtedy pojadę. I na to zapraszam Was już do kolejnego odcinka serii z gry Kingdom Come Deliverance. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, dzięki za wszystkie łapki w górę i wszystkie komentarze. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zapoznania się z Discordem tradycyjnie, tak jak zawsze. A na dzisiaj tyle, więc ja się żegnam jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.